3 działki na strefie inwestycyjnej sprzedane. Do budżetu gminy wpłynął prawie 1 000 000 zł. Zamieszanie wokół rekolekcji ojca Jamesa Maniakala poszło o pieniądze. 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości w Krośnie Odrzańskim. Jest piątek, 11 listopada. Jutro słońce wschodzi o godzinie 7.09, a zachodzi o 16.13. Dzień trwać więc będzie 9 godzin i 4 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 7 godzin i 48 minut. Imieniny obchodzą Marcin, Maciej i Anastazja. Kiedyś było Yes, Yes, Yes Kazimierza Marcinkiewicza. Teraz jest polskie Tak, Tak, Tak burmistrza Krosna Odrzańskiego Marka Cebuli. Tak, tak, tak! Sukces jest i to wypracowywany od lat. Dziesiątki rozmów z potencjalnymi inwestorami, mnóstwo spotkań i przekonywanie do krośnieńskiej lokalizacji. Realizacja projektu gospodarczego, ogłoszenia, prezentacje, konferencje, wizyty robocze, tysiące przejechanych kilometrów. Jest tego efekt. 3 działki na strefie przemysłowej w Krośnie Odrzańskim zostały sprzedane. Jesteśmy po dziesiątkach przetargów na nasze tereny inwestycyjne, po reklamie w całej Polsce właściwie, a i nie tylko w Polsce, poza granicami naszych terenów inwestycyjnych. Jesteśmy po dziesiątkach dosłownie spotkań i pytań też od naszych mieszkańców, kiedy ktoś się pojawi na strefie inwestycyjnej. O tym, jak trudno pozyskać pierwszego inwestora, wie dokładnie prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, który wielokrotnie powtarzał, że tylko sprawny menedżer poradzi sobie z takim wyzwaniem. Samorząd i biznes tak naprawdę na jednym wózku jedzie, dlatego że sukces jednych jest sukcesem drugich. Te miasta, gdzie rzeczywiście ten przemysł się rozwija, że gospodarka kwitnie, tam wystarcza pieniędzy na wszystko, tak? I na kulturę, i na sport, i na edukację, i na wszystkie inne dziedziny życia. Dlatego ten rozwój gospodarczy tak naprawdę chyba jest najważniejszy. Podpisanie aktu notarialnego musiało zostać poprzedzone rezygnacją z pierwokupu przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Działki były bowiem objęte strefą. Akty notarialne były podpisywane dwuetapowo, najpierw wstępny, potem konieczne było uzyskanie dokumentu potwierdzającego rezygnację KSSSE, a po kilku godzinach już złożono właściwe podpisy. Wiele rozmów związanych z biznesem jest często obiewanych tajemnicą. Pamiętajmy, że terenami inwestycyjnymi w Polsce interesują się często spółki notowane na giełdach. Informacja o tym, że gdzieś interes może zostać ulokowany, może mieć wpływ na całą grupę kapitałową, którą reprezentuje dana spółka. Działki mają powierzchnię łączną ponad 5,5 hektara. Kwota, jaką udało się uzyskać w drodze przetargu, to prawie 1 000 000 zł. W mediach społecznościowych mnóstwo gratulacji od mieszkańców. Pojawia się też sporo pytań. Co tam powstanie? Firma NextStep jest znanym operatorem na rynku, natomiast dla kogo będzie ewentualna inwestycja przeprowadzana, to jeszcze będzie na pewno przez jakiś czas tajemnicą. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że firma, która kupiła działki, prowadzi rozmowy z inwestorem branży motoryzacyjnej i być może dla niego będzie budować halę. Na co zostaną przeznaczone zarobione ze sprzedaży działek pieniądze? Na pewno część pójdzie na inwestycje. Nie mamy dzisiaj dobrego połączenia komunikacyjnego ze strefą. Mamy wstępnie skalkulowaną drogę. Jeśli nie będzie decyzji o budowie obwodnicy, gmina Krosno-Odrzańskie na pewno będzie przygotowywała się do tego, by skomunikować lepiej naszą strefę, ta, która jest na ulicy, przy ulicy Armii Czerwonej, powiedzmy Newtona i Edisona. Ponieważ dzisiaj wyjazd stamtąd jest dosyć mocno utrudniony. Na sprzedaż czeka jeszcze ponad 6 hektarów gruntów na strefie. Charyzmatyczne rekolekcje dla jednych, kontrowersyjne spotkanie dla drugich. Odbywające się w ubiegły weekend rekolekcje prowadzone przez misjonarza ojca Jamesa Maniakala na pewno wywołały duże poruszenie, zarówno wśród 1000 osób przybyłych do hali widowiskowo-sportowej w Krośnie Odrzańskim, jak i wśród osób, które o tym kontrowersyjnym duchownym tylko słyszały lub widziały jego spotkania, na przykład w internecie. Okazuje się jednak, że dla szukających dziury w całym nie misjonarz, lecz pieniądze były ważniejsze. Do tego stopnia, że do OSIR-u zadzwoniła osoba podająca się za dziennikarza śledczego jednej z gazet. Co ją interesowało? Właśnie pieniądze, a dokładniej ile zyskał OSIR za wynajęcie hali sportowej.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasz Struk nie ma wątpliwości, że telefon był fałszywką. My jednak pociągnęliśmy temat, pytając o kwestie finansowe i na antenie krośnieńskich wydarzeń rozwiewamy wątpliwości. Ośrodek zarobił nawet więcej niż stawka, która po negocjacjach mogłaby być zaproponowana dla podmiotu wynajmującego halę na 3 dni. Zapłaciła parafia i to za specjalne drzwi przeciwpożarowe, które umożliwiły zwiększenie liczby osób mogących przebywać w hali z 600 do 1000. Chodzi o to po prostu, że na klamkę napierając można po prostu drzwi nie otworzyć. Natomiast tutaj nawet same jakby rzucenie na te drzwi powoduje to, że te drzwi automatycznie się otwierają. Więc nawet nie trzeba tutaj dużej siły. Może być napór większej ilości osób, te drzwi łatwiej się są do otworzenia. Stare drzwi były powodem do wstydu. Nowe, z tak zwanym systemem antypanik oraz kilka innych zmian w hali powodują, że w Krośnie Odrzańskim pod dachem mogą odbywać się imprezy z liczbą widzów większą o prawie 70%. Uzyskała dopuszczenie na 1000 uczestników. No, w związku z tym jednak trzeba było spełnić jeszcze dodatkowe pewne wymogi, między innymi właśnie zmiana hydrantów, w hydrantach węży na miękkie, na półsztywne i również między innymi jednym z zaleceń było wymiany drzwi. Tu kiedyś były stare drzwi, które były, powiedzmy sobie, na klamkę, ale nawet jak na ówczesne warunki, one niezbyt były dopasowane do zasad bezpieczeństwa. I na koniec kwota. Drzwi, za które zapłaciła parafia, kosztowały 7,5 tysiąca złotych. Wiadomość z ostatniej chwili. W przyszłym tygodniu do Krosna Odrzańskiego przyjeżdża wojskowa delegacja z Warszawy. Jej efektem może być przejęcie szpitala w Krośnie Odrzańskim przez 105. Szpital Wojskowy z Żar. Potrzebny jest czas, a sytuacja już dzisiaj jest bardzo trudna. Na ten czas trudny będą tutaj dodatkowe karetki. Mamy 6 karetek w tej chwili, które obsługują nasz powiat, także zabezpieczenie medyczne jest. Jeżeli coś się dzieje, proszę dzwonić na 112. Tutaj na pewno ta pomoc będzie zawsze udzielona. Spółka Grupy Nowy Szpital nie rozliczyła się do tej pory z mienia i nieruchomości. Jeśli ktoś myśli, że policja jest słabo wyposażona, to grubo się myli. Przynajmniej w przypadku Krosna Odrzańskiego. Funkcjonariusze wzbogacili się o nowy samochód, który sprawdzi się w trudnych warunkach drogowych i nawet polne wertepy nie są mu straszne. Nowy samochód dla dzielnicowych doskonale będzie się sprawdzał w warunkach miejskich, jak i wiejskich. Policjanci, którzy będą użytkowali ten pojazd, za chwilę dostanę kluczyki od pana burmistrza. Mam nadzieję, że będzie dobrze służył, będzie bezawaryjnym pojazdem, a panowie powiecie, że zasługiwaliście na ten sprzęt i dzisiaj gmina Krosno Odrzańskie do tego się mogła przysłużyć. Zakup nowego samochodu jest efektem współpracy samorządu i policji. Połowę kwoty dał Urząd Miasta, połowę zapłaciła policja. Jest to wynik m.in. negocjacji sprzed kilkudziesięciu miesięcy, kiedy to prowadzone były rozmowy w sprawie budowy nowej komendy. Sprawa wisiała na włosku, Krosno Odrzańskie mogło obejść się smakiem i najnowocześniejszy obiekt w województwie mogliśmy oglądać tylko na projektach. Konieczne było przekonanie szefostwa mundurowych do budowy, dając wkład. Na pierwszy rzut poszła działka pod komendę. Drugim argumentem była pomoc w zakupie samochodu. Lokalnie, czyli wspomóc naszych funkcjonariuszy, to na pewno będziemy robili. Jesteśmy co do tego zdeterminowani, ponieważ gmina Krosno Odrzańskie ma być bezpiecznym miejscem do mieszkania, do życia, do pracy normalnej i do nauki. W Krośnie Odrzańskim stacjonują także czworonogi. Sfinansowanie wyszkolenia jednego z nich także wchodzi w pakiet pomocy dla policji. Będzie on do użytku naszych policjantów tutaj w Krośnie Odrzańskim i w nowej komendzie policji, gdzie jednocześnie wraz z budową garaży są budowane boksy dla czworonogów, będzie on po prostu już zagospodarowany, czyli w komendzie nie będzie pusto w tych boksach, tylko będziemy już mieli pierwszego psa, który będzie pomagał policjantom pełnić codzienną, trudną służbę. No to proszę otworzyć teraz. A samochód Skoda Yeti ma napęd na 4 koła. Moc 150 koni jest w pełni wyposażona tak, by prowadzić działania operacyjne. 11 listopada obchodzimy jedno z ważniejszych, jeżeli nie najważniejsze święto państwowe. Narodowe Święto Niepodległości. Polskie święto obchodzone dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię.
ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone zostało w roku 1989. W całej Polsce, także w Krośnie Odrzańskim, obchodzone jest bardzo uroczyście. Tego dnia pod pomnikiem powrotu środkowego Nadodrza do macierzy zebrali się kombatanci, żołnierze, władze samorządowe, krośnieńska młodzież i mieszkańcy gminy, chcący upamiętnić tę ważną rocznicę. To 98 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Ksiądz kapelan Jan Zapotoczny dzisiaj mówił o polskim śnie. Myślę, że ten sen dotyczy nas wszystkich, a pokolenia, które nie zaznały niewoli, nie są w stanie sobie wyobrazić, co oznacza być zniewolonym. Uroczystości pod pomnikiem zostały poprzedzone mszą świętą. Śni o wolnej ojczyźnie, przedzierają się do polskich oddziałów i znajdujące wpływy rosyjskie, austriackie i niemieckie byli żołnierze. By niemal za chwilę wspólnie walczyć, choć jeszcze niedawno stali naprzeciw siebie w okopach, strzelając Polak do Polaka. Bo wierzyli, że ona powstanie, że ta walka ma sens. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny światowej, święto obchodzono tylko dwa razy, w 1937 i 1938 roku. Po wojnie w 1945 roku ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca. Natomiast święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 roku, lecz pod nieco zmienioną nazwą – Narodowe Święto Niepodległości. W ten sposób uczniowie krośnieńskiego liceum uczcili Dzień Niepodległości. Swoim występem przywołali pamięć tysięcy często bezimiennych bohaterów, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Śpiewając patriotyczne piosenki i recytując wiersze, utrwalają wiedzę o Polsce, która w 1918 roku odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli pod zaborami. Czcimy tych, dzięki którym mamy walczyć o niepodległość. Ale tę wolność i niepodległość obiecami, które powiedzieliśmy, szanujmy. Bo ona została nam dana. Takim ekspresem przebiegliście szybko przez historię naszej Polski, od ocalania prawie że dziejów, może trochę za daleko powiedziałam, ale ile krwi, ile ofiar popłynęła ta nasza ziemia, abyście wy dzisiaj żyli wolnym, niepodległym kraju. Niezwykle wzruszeni byli także zaproszeni goście, w tym Sybiracy. Dziękuję przede wszystkim dyrektor pani Kołarzy. Dziękuję całemu gronu pedagogicznemu i wam, kochani młodzieży, że chcieliście nas tutaj widzieć na tej sali. Lekcja była wzruszająca. Po serwisie informacyjnym zapraszamy na koncert w wykonaniu uczniów Liceum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Krosna Odrzańskiego. Były kotyliony, biało-czerwone flagi, patriotyczne hasła i wiele wzruszeń, a przede wszystkim wielkie przejęcie najmłodszych obywateli gminy Krosno-Odrzańskie. W przedszkolu numer 3 obchodzono Dzień Niepodległości. Jak wielkie było to przeżycie dla dzieci, niech świadczą te zdjęcia. Ale na piosenkach i recytacjach się nie skończyło, były także tańce, również w patriotycznym nastroju. Po serwisie informacyjnym zapraszamy na relację z Dnia Niepodległości w przedszkolu numer 3. Zastępca kierownika,
Brzmi nieźle. A jeszcze lepiej, gdy mowa o miejscu, gdzie nie ma dyrektora, a nad tym zastępcą jest tylko kierownik. Być może na tym zaszczyty się kończą, ale wielokrotnie nagrodą, oprócz wynagrodzenia, które z pewnością wpłynie co miesiąc na konto, jest ludzka wdzięczność. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim szuka osoby, która podejmie się wyzwania i będzie wspomagać szefową tej miejskiej jednostki w codziennych obowiązkach. Wymagania, jakie musi spełniać taka osoba, nie są wielkie. Praca jest bardzo ciekawa, bardzo ambitna, aczkolwiek trudna. Wymagane są następujące kwalifikacje: wyższe wykształcenie, 5-letni staż pracy, no i znajomość przepisów, które są wymagane na tym stanowisku. Nie może być to też osoba karana, nieposzlakowana opinia, także mile widziana. Dzwoniąc do ośrodka, na pewno zostaną tam udzielone wszystkie informacje, na przykład jakie dokumenty złożyć. Jest to bardzo szeroki zakres spraw. Sprawy są trudne, bardzo odpowiedzialne, ale dlatego zapraszamy osoby ambitne, które nie boją się nowych wyzwań i które chciałyby się na tym polu sprawdzić. Termin składania dokumentów to 15 listopada do godziny 15:30. Krośnieński zamek jest już wiekowy, jednak nie tak bardzo jak eksponaty zgromadzone na jednej z wystaw otwartych w ubiegłym tygodniu. Kolekcję skarbów ziemi zaprezentował mieszkaniec Krosna Odrzańskiego Krzysztof Szpak. Student geologii i górnictwa na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od wielu lat pasjonuje się tematyką ziemi, a owoc jego zainteresowania można zobaczyć w Krośnieńskim zamku. Od zawsze pasjonowałem się ziemią, historią ziemi, jakimś kopaniem, grzebaniem w ziemi. Marzyłem nawet przez pewien czas o byciu archeologiem, jednak to przeminęło i postanowiłem, że zacznę studia geologiczne. I stąd pasja do skamieniałości. Na wernisaż wystawy przyjechali goście nawet z Zielonej Góry. Bardzo mi się spodobał pomysł. Jadąc tutaj, zastanawialiśmy się, jak Krzysztof Szpak zebrał swoje zbiory, jak je tutaj dostarczył. Uważam, że wystawa jest bardzo ciekawie pomyślana, bardzo jasno opisana. No w ogóle jestem po prostu zachuśnięta. W prezentowanych zbiorach znajdują się m.in. skały magmowe, skały osadowe, metamorficzne, rudy metali, sole, węgle, torfy, kamienie półszlachetne i ozdobne, kamienie z regionów takich jak Rumunia, Islandia, Kreta, Włochy, Wyspy Kanaryjskie czy Izrael. Zaangażowanie, pomysł, pasja związana z kulturą i poświęcony czas. To wszystko składa się na realizowany przez Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek projekt o nazwie Podziel się kulturą. W jego ramach przygotowano wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych. W najbliższy czwartek, 17 listopada o godzinie 17, widzowie będą mieli okazję zobaczyć dwa musicale. Jest to efekt pracy warsztatowej ostatnich dwóch miesięcy. Jeden z nich to przedstawi nam grupa dziecięca i to spektakl Dziewczynka z Zapałkami w reżyserii Beaty Ciechanowicz. No, historia znana wszystkim, niezbyt wesoła, aczkolwiek w pięknym ujęciu i w świetnym wykonaniu naszych młodych wykonawców i aktorów. Drugi musical to w reżyserii Marty Dominikowskiej autorski projekt pod tytułem Babę zesłał Bóg. Wstęp jest bezpłatny. Przypomnijmy, że zamek w Krośnie Odrzańskim został beneficjentem prestiżowego programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury Inicjatywy Lokalne. Projekt CAK pod nazwą Podziel się kulturą został wyłoniony w drodze konkursu jako jeden z 50 w Polsce. Program ten ma na celu diagnozę społeczności lokalnej pod kątem działań i inicjatyw kulturalnych i co za tym idzie, budowanie trwałych relacji ośrodka kultury ze społecznością, a następnie realizację tych inicjatyw. Ligowy średniak kontra wicelider. Wynik tego meczu można było w ciemno obstawiać, typując na zwycięzcę meczu wicelidera tabeli. Niestety, zawód byłby wielki, a wygrana by nie padła. Tęcza Krosno-Odrzańskie uległa w Bobrownikach tamtejszemu Amatorowi 1-3. Amatorzy nie okazali się laikami i złoili krośnianą skórę. No, w pierwszej połowie Tęcza praktycznie w ogóle nie mogła sobie poradzić z uwagi na małe rozmiary tego boiska, jak również na fakt, że Amator to zespół, który jest dosyć solidny, dosyć mocny fizycznie, więc Tęcza nie mogła wykorzystać swoich atutów, jakim na pewno jest gra kombinacyjna, gra skrzydłami i stałe fragmenty gry.
Po przerwie nieco uległ zmianie przez kilkanaście minut obraz gry, ale no niestety ostatecznie Tęcza przegrała 3-1. Jedyną bramkę dla Tęczy strzelił Marcin Piec. Rehabilitacja będzie możliwa już w tę sobotę. Tęcza podejmie ostatni w tabeli GKS Siedlisko. Który dotychczas meczu żadnego nie wygrał, ma tylko 3 remisy na swoim koncie, więc tutaj zadaniem nadrzędnym będzie oczywiście wygrana w tym meczu. Na całe szczęście dla Tęczy Karina Gubin, czyli najgroźniejszy rywal, także zgubił punkty, bo przegrał u siebie z Czarnymi Żagań. Mecz rozpocznie się o godzinie 14, a w kolejnym tygodniu mecz na szczycie. Karina kontra Tęcza. Sport to radość, to pasja, a także rozwijanie umiejętności. Jak wielką rolę może odgrywać w życiu, udowadniali w tym tygodniu niepełnosprawni zawodnicy biorący udział w lubuskim turnieju tenisa stołowego Olimpiad Specjalnych. W Krośnie Odrzańskim pokazali, że idea Olimpiad Specjalnych doskonale się sprawdza. Na zawody przyjechało 55 zawodników z 14 ośrodków. Przede wszystkim o radość współzawodniczenia i pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym tutaj chodzi. Jest to wielkie wyzwanie dla osób niepełnosprawnych, ale jest to też taka dziedzina, gdzie mogą odnieść sukces. Tak? Trenują indywidualnie w swoich kategoriach, w swoich grupach sprawnościowych, więc każdy może odnieść sukces na miarę swoich możliwości. Każdy pokonuje swoje słabości, ograniczenia, każdy jest zwycięzcą i to jest ta główna idea i cel, który przyświeca idei Olimpiad Specjalnych. Celem tego typu imprez jest popularyzacja tenisa stołowego wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, promocja zdrowego trybu życia, podsumowanie umiejętności, które były nabywane podczas treningów, a także stworzenie warunków do sportowej rywalizacji. W kalendarzu jesień, na dworze nadchodzi zima. Co prawda w dzień możemy spodziewać się dodatnich temperatur, to jednak w nocy słupki rtęci termometrów będą spadać do nawet minus 3 stopni. Teraz jest najtrudniejszy okres dla kierowców. Zmiany temperatury z plusa na minus i odwrotnie pociągają za sobą ryzyko gołoledzi. Pod koniec przyszłego tygodnia możliwe opady deszczu ze śniegiem.